Święty Ignacy był i nadal jest dla wielu przykładem niezłomnej wiary. Był gotowy ponieść śmierć męczeńską na rzymskiej arenie. Został rozszarpany przez dzikie zwierzęta dla uciechy zdemoralizowanego tłumu. Nie tylko nie stracił ducha i nadziei, ale jeszcze w drodze na miejsce kaźni umacniał i pocieszał liczne wspólnoty wiernych, z którymi był związany. Czerpmy duchową moc z Eucharystii, abyśmy i my mogli uwierzyć tak mocno, jak wierzył święty Ignacy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, kiedy o poranku tego dnia, na początku tego nowego tygodnia stajemy, aby uczestniczyć w Eucharystii, też tej Eucharystii, która jest taką Eucharystią, jak to się mawia, cichą, bo nie ma śpiewów zbytnio, nie ma gry organów, ale może wtedy jeszcze bardziej, kiedy słyszymy również teksty, które odmawia kapłan, szczególnie podczas przygotowania darów, kiedy są składane chleb, woda i wino na ołtarzu i kiedy kapłan wypowiada konkretne słowa błogosławieństwa, ale także i te teksty, które te słowa, które wypowiada właśnie jako swoją modlitwę. Może wtedy w tej ciszy tej modlitwy, też obecności, jeszcze bardziej możemy zobaczyć nasze życie, nasze doświadczenie. I myślę, że dzisiejszy świat jest też takim światem, gdzie właśnie jest bardzo dużo tego hałasu, dużo głosu, dużo różnej przestrzeni, która jest taką przestrzenią, gdzie można zapomnieć o wielu bardzo ważnych rzeczach. I na początku tego tygodnia, nowego tygodnia naszych zajęć, naszych obowiązków, czy pójścia do szkoły, na studia, pracy, czy takiej normalności, codzienności, może także i samotności, która gdzieś tam nam doskwiera i której doświadczamy, przychodzi ta Ewangelia, znana nam Ewangelia, ta przypowieść o tym, jak właśnie ów zamożny człowiek cieszy się i chce właśnie te zbiory, które ma, złożyć w spichlerzach, pobudować nowe spichlerze, po to, żeby właśnie cieszyć się tym, co posiada. Dzisiaj, moi drodzy, o poranku otworzyliśmy nasze oczy. Otworzyliśmy nasze oczy po to, żeby na nowo funkcjonować po tym czasie odpoczynku, po odespaniu może jakichś różnych właśnie naszych trudności. Otworzyliśmy po to oczy, żeby móc widzieć też otaczający nas świat, żeby dobrze rozpocząć też ten dzień. I dzisiaj przychodzimy, aby móc gromadzić skarby u Boga. Właśnie, bo ten poranek dla wielu z was tutaj obecnych, myślę, że nawet dla większości, jest codziennie praktycznie taki sam. Bo przychodzicie na poranną Eucharystię, przychodzicie, aby tak ten dzień, ten nowy tydzień
i te dni tygodnia właśnie przeżywać. To piękny znak. I dzisiaj w tej ciszy, tej Eucharystii, w spotkaniu z Chrystusem, może właśnie uświadom sobie, co tak naprawdę dla Ciebie jest ważne, z czym przychodzisz, z jakim nastawieniem. Chrystus mówi, tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Nie chodzi o to, że Chrystus tutaj potępia bogactwo, jakieś zaszczyty, jakieś możliwości, to kim jesteśmy, w jakiej żyjemy przestrzeni. Ale Chrystus wskazuje na to, abyśmy mieli taką świadomość, że dzień, który przychodzi, kolejny dzień, to może naszym być ostatnim dniem. Czasem jest to trudne uświadomić sobie i myślę, że nikt na to nie jest przygotowany, nikt na to nie jest w pełni gotowy. Nikt na to nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że może za chwilę nastąpić właśnie koniec. Dlatego tak mamy żyć i tak mamy funkcjonować, abyśmy byli w pełni pokoju i miłości. I tego chciałbym, żebyśmy doświadczyli dzisiaj w tej Eucharystii. Tak jak powiedziałem, jak się mówi, takiej cichej. W tych tekstach, które będziemy słyszeć, w tych słowach, które będziemy także wypowiadać, których nie wypowiadamy tak na co dzień w Eucharystii, kiedy przychodzimy na mszę świętą.